Jest z nami arcymistrz Kamil Dragun. Dzień dobry. Jak się czujesz jako zwycięzca Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski? Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać ten turniej, ale myślę, że to dopiero tak później do mnie dotrze tak naprawdę, jak wielki to jest sukces. Wydaje mi się, że to jest największy sukces w mojej dotychczasowej karierze, ale na razie tak na spokojnie to przyjąłem. Jak przygotowywałeś się do tych mistrzostw? Jak już wspominałem kilka razy, nie przygotowywałem się zbyt dużo, ponieważ miałem akurat koniec semestru na uczelni i przyjechałem tutaj do Warszawy tuż przed turniejem, więc niestety nie miałem zbyt dużo czasu na przygotowania. No i co poza tym raczej zagrałem tylko jakiś jeden turniej w kwietniu, ale to raczej myślę, że mogło to mi pomóc w pewnym sensie. Jakie były Twoje oczekiwania na ten turniej? Nie było żadnych oczekiwań. Tak naprawdę chciałem po prostu grać dosyć solidnie, nie przegrać żadnej partii i wystąpić tak normalnie raczej. Nie chciałem po prostu wystąpić bardzo słabo, ponieważ wiedziałem, że mogę być bez formy tutaj, aczkolwiek bardzo pomógł mi dobry start. Wtedy nabrałem pewności, zacząłem grać szybciej i wtedy właśnie uwierzyłem, że może jestem w całkiem normalnej dyspozycji, może będę grał ok tutaj. Czy spodziewałeś się, że twój pierwszy medal zdobyty na mistrzostwach będzie złoty? Nie, na pewno nie. Raczej nie brałem w ogóle pod uwagę, że tutaj mogę zdobyć medal, szczególnie w tym przypadku, ale jest to bardzo przyjemna niespodzianka, więc zamierzam po prostu cieszyć się teraz. I jeszcze powiedz nam, jakie są twoje plany turniejowe? W lipcu planuję zagrać w Memoriale Najdorfa, a potem dopiero jak wrócę do Stanów, to chyba gram 3-4 turnieje z rzędu w sierpniu przed startem semestru, a tak poza tym to raczej zamierzam tutaj w Polsce poświęcić trochę czasu rodzinie i nie zamierzam grać zbyt dużo. Dobrze, to dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję.